Studia gamingowe to oczko w głowie polskiej gospodarki, powiedział premier podczas wizyty w firmie Eleven Beat Studios. Gry to nie tylko okno na ekranie komputera, to może być także okno na świat, mówił premier Mateusz Morawiecki. Gry to jest takie polskie okno na świat, to jest nowoczesna twarz Polski. To poprzez gry pokazujemy, jak Polacy potrafią być kreatywni, jak potrafią być innowacyjni. Takiego przemysłu potrzebuje właśnie Polska. Nasz kraj jest mocno zaangażowany w branżę gamingową. Przykładem jest chociażby firma 11Bit Studios i inne firmy, które dla polskiej gospodarki są oczkiem w głowie. Są. Znakomitą branżą kreatywną, która rzeczywiście rozsławia polskie imię na cały świat. Podczas wizyty w 11 Beat Studios premier zapoznał się z nową grą, która cały czas jest doskonalona. To gra This War of Mine, osadzona nie tylko w realiach wojny na Bałkanach w Sarajewie, ale także II wojny światowej. Dotyczy także powstania warszawskiego. Rodzina czy osoba, która musi się wcielić w te szczególne bardzo okoliczności, i nie tylko przetrwać, przetrwać tak, żeby przetrwała rodzina, ale także podejmować od strony moralnej. Pewnie najbardziej właściwe decyzje. Jak podkreślił prezes 11 Bit Studios, Grzegorz Miechowski, gry to nie tylko istotny biznes w Polsce i na świecie, to również istotny element kultury, to nowy język i narzędzie przekazu. Od dzisiaj możemy powiedzieć naszym dzieciom w szkołach czy czy następnemu pokoleniu, że ta książka jest warta do przeczytania i ta książka jest warta przeczytania i ta gra jest warta zagrania, bo to jest kawałek naszej kultury, naszej kultury polskiej i kultury e, światowej. Branża gamingowa na w całym świecie warta jest już 150 miliardów dolarów. Za kilka lat ta suma ma się podwoić. Prokuratura okręgowa w Warszawie wszczęła. Ślą...